Chorwacja to te państwo było ostatnią nadzieją Ostrudy na wybranie miasta na Warmii i Mazurach jako swojej bazy pobytowej podczas Euro 2012. Jak wiemy, po jednodniowej wizycie nikt z chorwackiego sztabu już się w Ostrudzie nie pojawił. 12 listopada temat Chorwacji jednak powrócił za sprawą ambasadora tego państwa, który postanowił odwiedzić Ostrudę i spotkać się z jej nowymi władzami. Ambasador Ivan Del Vecchio zainteresowany był głównie zrealizowanymi inwestycjami ze środków Unii Europejskiej. Przede wszystkim byłem bardzo zainteresowany zobaczyć, co jest możliwe budować i odbudować przez środki, wykorzystając środki Unii Europejskiej. To jest pierwszy cel. Po drugi cel jest, żeby zobaczyć, jaki rodzaj współpracy możemy osiągnąć, zacząć pomiędzy miastem Ostruga i z jednym z chorwackich miast, bo mamy dużo takich przykładów, że ta współpraca toczy się fantastycznie, szczególnie na poziomie miasta, na poziomie województwa i na poziomie państwa. Chorwacja już wkrótce ma się stać członkiem wspólnoty europejskiej. Prawdopodobnie stanie się to w lipcu 2013 roku, dlatego politykom z tego kraju tak bardzo zależy na przyjrzeniu się inwestycjom realizowanym dzięki funduszom europejskim. Mamy zobowiązania wobec takich krajów, które tak jak my kiedyś próbowaliśmy wejść do Unii. Nam też pomagali ci, którzy byli w Unii i cieszę się, że już nas proszą z tej pozycji pełnoprawnego członka Unii Europejskiej. Ostruda przez ostatnie lata pozyskała pieniądze ze wspólnoty na szereg inwestycji. Dzięki środkom unijnym wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny, amfiteatr czy wyciąg do nart wodnych, ale ambasador Chorwacji od razu zastanawia się, co trzeba robić, żeby utrzymać takie obiekty. Też byliśmy w Radzie, głosowaliśmy, żeby te inwestycje powstawały, żeśmy przestrzegali przed pewnymi rzeczami i teraz chciałbym życzyć sobie, nam wszystkim, aby te inwestycje, które żeśmy wybudowali, żeby one powoli zaczęły pracować i przynosić dochody do budżetu. Polityka najbardziej interesował kompleks sportowo-rekreacyjny, ponieważ Chorwaci chcieliby taką inwestycję zrealizować w jednym ze swoich miast. Ale najważniejszą sprawą dla ambasadora jest utrzymanie takiego obiektu, a to nie jest rzeczą prostą. Ja odwiedziłem całą Polskę, oglądałem dużo tych inwestycji finansowanych przez środki Unii Europejskiej. I jest moje zadanie, żeby nauczyć się, co to jest dobro zrobione, co to nie jest było dobro zrobione, żeby my nie powtórzyli, jak Państwo wiecie, jesteśmy krok przed wejściem do Unii Europejskiej i chciałbym nie zrobić te blondy, które są zrobione. Ja nie mówię, że owo są blondy, bo to wygląda świetnie. Znowu, najważniejsze, żeby wszystko, co budujemy, było w funkcji. Jeżeli to osiągniemy, wszystko zrobiliśmy. Ambasador Chorwacji zwiedził ostrudzki amfiteatr, białe koszary, a także arenę Ostruda, której wielkość zrobiła na nim duże wrażenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wizyty. Jest to nasz kolejny krok tak naprawdę w umiędzynarodowienie naszych targów i to nas bardzo cieszy. Chorwacja, jak stanie się członkiem Unii, będzie miała szansę na pozyskanie pieniędzy ze wspólnoty europejskiej na różne projekty, oby tylko nowe inwestycje przynosiły później dochody, a nie tylko straty.